Halo! Dzień dobry, dobry wieczór. Dźwięk ziewającego Mackenzie'ego. Jeszcze odcinka i zacząłem, a on już zaczął ziewać. No idealnie, idealnie po prostu. No co za dziad po prostu. Najbardziej irytująca postać w grze komputerowej ever. Nie no, żartuję, na pewno są bardziej irytujące postacie. Siema, The Long Dark, kolejny odcinek. Hashtag solo poniedziałki z dobrodziejem. Chociaż nie wiem, czy w poniedziałek oglądacie ten odcinek. Ale moglibyście obejrzeć go w poniedziałek, na przykład. I mamy zorzę. Mamy zorzę polarną, mamy tamę. Jestem gotowy do wejścia i do tak naprawdę do wkroczenia do kolejnego rozdziału w tej rozgrywce. Spędziliśmy całkiem sporo czasu na tej mapie. Zabiliśmy niedźwiedzia, zaprzyjaźniliśmy się z Mackenzie'em. Przebyliśmy do jakichś bunkrów, nie bunkrów, placyków, leśniczówek. Tak było. Tak było, ale dzisiaj czas już pójść dalej. Jestem ciekaw, co my będziemy w stanie tutaj zrobić tak naprawdę. Teraz tak, elektryka podpięta. Widzę, że... Oho, easy. I to jest teraz otwarte. Uważajmy teraz może na... Ja mam jakąś lampę? Jakaś lampa by się przydała. Tak, na wszelki wypadek, bo... Bo może coś bym tutaj przeoczył, no nie? O, proszę bardzo, na przykład medkit. Hope nobody needs this anymore. A, nic mnie to nie obchodzi, jeśli ktoś to potrzebuje, ja tego potrzebuję bardziej. Ale tak, bierzemy. Tutaj tak, książeczki, książeczki. Pierdółki. Tam w ogóle nie jest potrzebne. Oczywiście wszystkich ludzi, którzy nie są zaznajomieni z serią The Long Dark, czyli symulatora chodzenia w nieprzychylnych warunkach pogodowych, zachęcam do opisu. Mackenzie, cicho! Zachęcam do playlisty, no bo tam znajdziecie też poprzednie odcinki, które są całkiem niezłe, mają swój unikatowy klimat. Dobra. Nie! Nie, nie włączaj tutaj to. Okej. Okay. Okej. Okay. Bogactwo, z tego co widzę. Absolutne bogactwo. No, obłowiliśmy się przy tym biurku. Jak tam? Komputer. Widzę tutaj najnowszy gamingowy setup. Lubię, szanuję. Lubię. Nope. O. Jest 25. Dawaj, sejfik sobie otworzymy. Tam coś ciekawego znajdziemy, co? Jest! Easy peasy. This will come in handy. Uuu! Kanada $20. Hajs z Monopolu, który trzymał w sejfu. No nieźle. Stack of papers. Magnifying glass. Chyba już mam, ale wezmę. To tak nie za dużo w tym było w sumie. Nie za dużo, nic ciekawego, ale... Przyda się, co nie? Kurde, pamiętam tą tamę w sumie teraz. There it is. Telefony. I tak, prąd włączyliśmy, tak? Tak, włączyliśmy prąd. Pork and beans, spinal cord peach jest. Bardzo dużo, ogólnie to jakieś 4 albo 5 dni musiałem tutaj koczować, żeby ta zorza wreszcie się pojawiła. Więc dosyć sporo mojego takiego budżetu na... Oho. No. I guess there's only one way to go from here. Mhm. Tak jest. No dosyć sporo zmarnowałem. O, nie mogę tego. Really? Why? No nieważne. Ku przygodzie. Holy shit, what was that? Aha. Well, there it is. No way back up. Okej. Ja ciszę i spokój. Dlaczego ja mam wrażenie, że tu jakiś wilk mi napadnie? Albo inne dziadostwo? Tak jakoś mi się wydaje, po prostu... Czuję to w kościach, wiecie? Czuję to w kościach.
A propos. Dlaczego rozszarpany wilk znajduje się w korytarzu tutaj? Wezmę, zbiorę na wszelki wypadek. Nigdy nie wiadomo. Głodny jest, zjedz sobie coś. Co go rozszarpało? O, to jest pytanie. To jest najważniejsze pytanie. Co rozszarpało tego wilka, no nie? Może wilk sobie leży, to jest jedno. Coś do jedzenia, panie kolego. Może tego wojskową rację sobie zjemy. Tyk. A takie stare tamy to, nie wiem. No mnie przerażają takie miejsca, naprawdę. Mam taki... Wolałbym gdzieś w lesie kampić niż w takim miejscu, powiem wam. Aj, ty kurde śmieciu! So much. Co ty nie powiesz? Okej. Bandaże, lewa ręka. Już. Spokojnie. Będzie dobrze. No i już po strachu. Nie ma co się ten... Nie ma co się denerwować, Mackenzie. Do góry wchodzić? A. Mamy. Nic tu nie ma tak naprawdę. A tu? Nie mogę wyjść. Okej. O, świetnie. No to picobello. Ale tutaj z kolei. Ty już mogę. Za tą skrzynią coś tam jest? Nie, nic tam chyba nie ma. Ale wydaje mi się, że mógłbym obejść to w ten sposób. Ała. Okej, świetnie. Nie mogę się ruszyć. Mackenzie, zrób coś. Halo. O nie, tylko nie to. Tylko nie to. Serio? No nie wyjdę stąd teraz, no bo co, jak... Tak myślałem, że chodzenie po tym to zły pomysł. Coś tak przeczuwałem. Miałem takie dziwne wrażenie. Ale już teraz stąd nie wyjdę. No, będę musiał wczytać grę. No to nieźle, to ja może wczytam grę. Dobry początek. Last checkpoint, 3 minuty. A, 3 minutki to jeszcze spoko. Minutki to możemy jak najbardziej tutaj. O. Jak udało nam się wyjść? Chyba nam się... O, w ogóle to możemy przeszukać teraz. O, proszę bardzo. Dobrze, jakieś zasoby zawsze są. Dobra, co ja muszę teraz zrobić? Tak, na to chcemy uważać. Tam nie chcemy w ogóle podchodzić. Teraz chcemy iść tak, do tego wilczka. Wilczek sobie tutaj leży. Zedrzyjmy z niego skórę i trochę mięsa. O, nożem o wiele lepiej. Tu. Szybka skóra, tutaj bierzemy, elegancko, bardzo dobrze. Nie wiem, po co zbieram te skóry, bo zostawiłem bardzo dużo u Jeremiasza tak naprawdę, podejrzewam, że tych przedmiotów już nigdy nie zobaczę. No ale cóż, no nie mogę ze sobą wszystkiego wziąć, nawet jakbym bardzo chciał. Wydaje się, że tam gdzieś do góry muszę wejść, nie wiem jeszcze jak. Ale jakoś do góry tam muszę wejść. Coś tutaj musi być takiego. Gdyby włączyć prąd albo... Co? Tu nic nie ma, nie? Tu na pewno nie chcę iść. Coś jest? Nie, no tu też jest. Tu jest jakieś wejście, dobra. To musi być to. Tutaj sobie wejdziemy na spokojnie, przemkniemy, niezauważeni.
Now we're cooking with gas. Now we're cooking with gas. Mackenzie to jednak... Jak Mackenzie coś powie, to nie ma zmiłuj, nie? Co to jest? Jakiś poncho? Love. A na końcu coś jest, myślicie? Nie wiem, ale sprawdzę to. Lepiej to sprawdzę. Nie, no nic tutaj nie ma. Te dźwięki tej tamy są... No, ja mam gęsią skórkę w tej chwili, jak gram. Jestem trochę taki właśnie przymulony, przytłumiony, bo... Bo kurde, bele, no jest klimacik. Po prostu jest klimacik. Tędy? Mogę tędy wyjść? Nie. Tak jakbym... Mountaineering... Too encumbered to climb. O ty dziadzie! Czyli mam za dużo. Musiałbym się tutaj tak, wyspać, najeść i tak dalej. Okej. Okej, czy już wiemy, co mamy zrobić? A teraz pozostało nam cóż? To powinien się pożywić. Zjedz jak najwięcej żarcia, żebyśmy byli właśnie... O! Idziemy sobie tom, MRA Grey, tam na ration. Pięknie, najadź się. Wypij trochę wody. Ile tam mamy? 34. Wydaje mi się, że te 4,60 musimy zbić. Jak 4,60 zbijemy, to będzie gitarka. Takie mam wrażenie. Co ja mam tutaj takiego ciężkiego? Nożyce? Czy je potrzebuję? Nie wiem. To bardziej będę potrzebował. Nożyce czy mod? Mod w sumie będzie do strzału i takich rzeczy. Więc w sumie by się przydał. Skóra wilka? No nie za bardzo. Tutaj mam jakiś antyseptyk. Tylko, że ten antyseptyk zaraz nam skiśnie. To w sumie ten antyseptyk mógłbym odłożyć 32 czy 3 kg. No jakbym... Nie wiem, będę tego pewnie żałował, ale trudno. Zawsze mogę grę wczytać, no nie? Trudno. Rybar też dla mnie jest potrzebny tak naprawdę. 30. I... Co jeszcze? Co jeszcze? To jest wszystko takie lekkie, gówienka. Już tak naprawdę nic. Ten lever. O, jeszcze coś. Jeszcze coś, jakbyśmy na przykład zjedli. Może to? Zjedli takie dziadostwo i to powinno nam zbić już ładnie wagę poniżej 30. Nadal jest mało, ale wydaje mi się, że muszę się jeszcze wyspać, co? Nie, nope. Wydaje mi się, że jak się wyśpię, będę gotowy do akcji. 7 godzin proponuję. Chciałem przespać. Taki wyspany, wypoczęty, najedzony i napojony. Wepsmiały się po tej linie. Wynosimy się stąd. Pick up, napij się wody. No dobrze, spróbujmy. Okej. To ja mam na dół zejść, co? A to ja może na dół miałem zejść. I don't know, man. A, no tak. Ale to nie mogłem po prostu poczekać do... Aż się noc skończy? No bo za, ja już potem mogę chyba, nie? A nie, nie mogę. Nieważne. 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 Dobra, wynośmy się stąd. O nie. A nie, to jest jeszcze ta niższa. Zapomniałem, że to jest niższa kondygnacja tego całego. Ty co, i tamy. Mam nadzieję, że tu nie będzie większych jakichś takich elektrycznych urządzeń do...
O no, coś ty zrobił. Dobro, dobro, dobro. No i masz, babo, placek. Ale żeś to zrobił, teraz będziesz musiał kolejne milion dni czekać, chyba żebym... Raz checkpoint. Au. 27 minut, oj, 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 trzeba było zapisać. Jesteś jednak głupi. Jesteś jednak głupi! Ajajaj. No, chociaż tutaj też jest dalej. Chociaż może, może. Nie no, może nie ma tutaj wyjścia, wiesz, tylko... Nie no, czekaj, szukajmy do końca to. Szukajmy do końca to całą miejscówkę i zobaczymy. I tak myślę, że ten dzisiejszy odcinek będzie tylko ze zwiedzania tamy. Tutaj jednak trochę mamy tego. Bandaże, pierdoły. Jakieś miotła. No to nieźle. To jedzenie, czy to coś innego? Tego nie wie nikt. Otwieraj to dziadostwo. No otwieraj! Dobrze, woda, lubię. Też otwieraj. Something's gotta go. I znowu jestem obładowany jak... Tam jest? Nie ma. Dobra, tu już nic nie ma z tego co widzę. Ajajaj, no nie jestem zadowolony, powiem wam. Nie jestem zadowolony tej mojej decyzji. Bo ta zorza polarna tak przychodzi kiedy chce. A ja średnio mam. Średnio mam zapasy, żeby tutaj czekać kolejne kilka lub kilkanaście dni na kolejną zorzę polarną. Tak trochę idę na pałę, nie? Takie letko... Czy jest włączone, tak? Coś tutaj jednak było. Te kable. No tak, no tak. I coś za coś. Nie no, myślę, że jakbym wtedy to włączył, to by było spoko. No i widzę bogactwo też. Tutaj. No tutaj pisze, że exit. No to może mi się uda jednak jakiś tam exit złapać. Zobaczymy. Może nie będzie tak źle. Może nie będzie tak źle. Jest szansa. Mała, mała, ale jest. Czemu gra się zapisała? Why you do this? Swoją drogą, ja już tyle spędziłem w tym świecie The Long Dark, że ta moja przyjaciółka, która tam ze mną się rozbiła tym samolotem, ona ze starości już by tak umierała, nie? No kurde. Okej, idziemy dalej. Idziemy dalej. Żadnego hałasu, nic, okej. Znowu te kable. Mnie prądem czepało. I skrzynki, nie skrzynki, to mnie nie interesuje. Drewno na opał, może kiedy indziej. Powrotem do góry, do góry. Dokąd to prowadzi teraz? Pierwsze piętro. Okej. Czy tu jest wyjście? Nie, tutaj nie ma wyjścia. A nie. Wow! O. Ktoś mi jebnął w tył głowy. Mackenzie, ty ciumcioku. A locked case.
Well, that is interesting. A locked metal case is a thing of the old world, stranger. It's a world of closed doors and things being off limits. Yeah, see, I was part of that world, but that world's over. This is my world now, and in my world, I make the rules. In my world, see, there are no locks. Your world sounds crazy. What's in the case? I have no idea. What's in the case? I hope it's painkillers. Your ID says you're a pilot. You have a plane somewhere. My plane wouldn't do you any good. Yeah. Should I show you what happened to the last person who lied to me? She didn't look so pretty after I was done. She? So now he's ready to talk. Well, don't worry, pilot. You'll be with her soon. Urde. Cóż mogę powiedzieć? To ciekawe zakończenie tego epizodu. Chyba póki co to na tyle, jeśli chodzi o Wintermute. Chociaż ostatnio też by tak zrobili, że były napisy chyba i zaczął się kolejny epizod. Całkiem nieźle Hinterland, powiem wam, że gra ma swój unikalny klimat. Prawdopodobnie jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy Early Access, który już nie jest w Early Accessie, o dziwo. Tylko pokazuje, jak dobrym produktem jest ta gra, że wyszła z Early Accessu. Pięknie, pięknie. I co, gra się zapisuje? Ale jest do... no niby nie. Chyba już tak. Resume. Zobaczmy, tylko tak zobaczę. A, no tak myślałem. Tak myślałem, czyli tyle. Czyli to by było na tyle. Jestem ciekaw właśnie, jakby zorza polarna była, gdybym próbował tamtym wejściem uciec. Czy to by coś zmieniło, czy to by coś dało. Ale prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie nie. Więc... wygląda na to, że będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, zanim poznamy dalsze losy Willa McKenzie'ego. Co mnie trochę dziwi, bo myślałem, że jest już to trochę dalej rozwinięte, a jednak nie. Jednak jeszcze... no, ominąłem orężadę, najlepiej. Jakaś gazeta. No, to by było na tyle. To by było na tyle. To był odcinek serii Long Dark. Prawdopodobnie czeka nas przerwa. I napiszcie, co o tym myślicie. Na razie, cześć, siemano, pa.